inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Siema, co kombinujesz? Piona. O kurde, motul. Filtr do Suzuki? No. Mocno drogi, kurde, ten olej. Coś ty. Siema. No ładnie. Bumper siedzi? No. Ładnie, nie? No. Elegancko. No, nawet nie trzeba malować już wahaczem, bo tak, kurde, przypasowało, nie? Odbija się. No i luk. Nawet dobrze poprzedł. A, widzę, że nawet mocno zainwestowane w śruby było, na imbusy. No. Lipy nie ma. No, lipy nie ma. Elegancko. A jak kurde na zdjęciach czy na filmie, on wygląda dużo większy taki, nie? Taki ten, a tak elegancko wychodzi tu. No. Na żywo jednak faktycznie inaczej to wygląda, nie? No. No mówiłem ci, że dopasowany. A to mój. Mówię podobno, że krzywy. Będę miał następne zrobione, no to przymiarkę zrobię, zobaczymy. Ale ciężko jest, wiesz co, przymocować. Tutaj do każdego co innego. No i tak się wygląda, no. Chociaż tamten ma fajne wygięcie, fajny wzór zrobiony, nie? Inny taki, tak, nie? No. A jak to z boku wygląda? Ty, no z boku to też wygląda. Ty, no przypasowany jest. Pasi, nie? Z boku i z przodu. Mógł być trochę bardziej wysunięty jeszcze. Jak? Jeszcze bardziej? Jeszcze bardziej, delikatnie tak. Ale nie, no nie chciałem, bo chciałem, żeby coś tu odstawało od dzioba, nie? No, tylko że mówię, jakby się znowu spotkanie, żeby kurde plastików nie wytał, nie? Poszedł jeszcze trochę, to on by tu się bardziej zaparł, nie? Aha. Nie, no ładnie wyszedł, myślałem, że gorzej to by się wyglądało. A jak myślisz, czarny lepszy, czy lepszy? Czerwony ładny. Czerwony. Czerwony, no. Dobra, to tak robimy. Nie, czarny nie ładny, żeby. Czerwony, nie musi odbijać. I słuchaj, tutaj wczoraj na tym ustawieniu na asfalcie próbowałem i uwierz mi, że naprawdę duży trzeba mieć pion, bo to w ogóle te kółka mi nie dotkły asfaltu. No. I co, teraz nie dzwoni? Nie tak dzwoni. No, no mówiłem, nie. Kurde, wystarczyło ten. Delikatnie i cyk, fuch jest. Słuchajcie, to co? A tu właśnie Tomek, reakcja Tomka na skutera. Wiesz, jak to strzela z góry? Ale to jaką to moc ma? Ty. Akumulator jest nawet? Nawet. No chcesz, to ci odpalę go zaraz. Nie, jedziemy, bo już późno jest. No na chwilę ci go odpalę. No wystaw go, Kuba, ty nie widziałeś jeszcze takiego wydechu. Mamy cykfu. Cykfu. Oczywiście gasi się tym, nie? Tak standardowo. Standardowo. Poczekaj, gdzie tu jest plus, to jest to, nie? Tak, no. Słuchaj, tylko tu muszę mocno przytrzymać. Już się? O jeny, jeszcze raz. Paliwa chyba nie. A nie spadła pan? Popsułeś skutero. Panie, to nie są tanie rzeczy. Ja bym go przekazował, ale on mocno, mocno. Thank you.
normalnie wyrywa ci na koło od razu. On chce jeździć do mnie. Tylko z amory trzeba zobaczyć. Naprawić. O kurde. Tak się go gasi. Tak się go gasi, Kuba. W razie czego jakbyś jechał, to tu. Zobacz i gasi. A wiesz, że on setkę leci? Ja strach, bo kurde, zwykle nie mu kierownicą. No bo to jest Super Sonic. To jest Super Sonic. Ja wtedy jechałem już powyżej 70, to już mocno... 75 Tomek miał, wiesz? Na godzinę. Mocno strach był już. Trzeba tu zrobić. Zbieżność trzeba ustawić. Także Tomek. Tomek, znowu ci zrobiłem skutera. Słuchaj. Naprawiony masz. Ale ty stuningowany jeszcze, nie? Mocno. Słuchaj, to pamiętaj, żeby tu jeszcze musisz zrobić sobie go naładować i tam zrobić mocowanie. Górkę podjedzie. Podpiąć dobrze aku i już nie będzie problemu. A jak gumę pali, Kuba? Ale ja widziałem. Na slikach. Cykfuk, dobra, pakujemy się, byki. A co bierzemy? Co bierzemy? Nic nie bierzemy. Kask. Tylko. No. I stojaki. Kask jest? Ja kask muszę brać? Nie, ja tylko. Ten stojak? Nie, nowe stojaki. Cykfuk. Co? Cykfuk, jedziemy. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.